nic nie może się spierdolić, po prostu wszystko musi być idealnie. Do lewej. I dzisiaj jestem na Speed Games i będę się wcielać w rolę rajdowca po prostu. Uciekło mi słowo. Nigdy w życiu nie byłam na czymś takim. Ja tu weszłam na takim totalnym luzie, bo wiecie, stwierdziłam, Krzychu, chcę sobie pojeździć, weź mnie tam wkręcić do Speed Games. No i Krzychu mnie wkręcił, ale jak ja widzę, jak ci ludzie tutaj driftują, to ja jestem przerażona. Właśnie powiedziałem, że mam sobie stanąć na pierwszym miejscu, bo to ostatni moment, kiedy będę mogła to zrobić. Szczerze? Czuję, że mógłbym tym polecieć. Tak? Nie mając doświadczenia. Grałem kiedyś GTA. Tak, śmigłowcem nie. A jak wy go przewieźliście tutaj? Znaczy, wiesz co, ja wylądowałem pod bramą i go na kółkę, wiesz, przychodzę. A żółty lata od nas. Właśnie widzieliśmy, że ta żółta tam lata i ląduje, i odlatuje. A można ją ten? Przelecieć? To jest dobry tekst, nie? To żart był. Mogę wyjazdą zrobić tutaj, na tej celu? Dawaj, zrobimy. Słuchaj, szybki strzał taki. Kabel krótki czy długi? Kabel krótki czy długi? Tak, jesteśmy na stoisku bliżej. To ja mam głupie żarty. Cześć! Jak tam? Nastawienie bojowe jest? No właśnie, przyszłam do ciebie, żeby się zapytać, jakie masz porady dla kogoś, kto pierwszy idzie. Jakie porady? No. Ryj się na chama i nie patrz na innych, nie? Na ostatnim wyścigu na 8 samochodów dziewczyny rozbiły 7. Serio? Więc generalnie wiesz. Ale będzie miał tytuł, ale będzie tytuł. Lekkie obcierki, no najważniejsze, żeby się w ścianę nie wdupnąć, ale jakieś lekko obcierki, wiadomo, tam mówią, żeby tego nie robić, nie? Ale... No dobra. Warto sobie wywalczyć fajne miejsce na początku. Żeby sobie wystartować i już trzymać tą pozycję. Jak widzisz kogoś w lusterku, zajeżdżasz mu drogę. Tak? Jak się wcieje w dupce i trudno, jedziesz dalej. Kurde, ale to będzie takie dziwne, no bo wiesz, jak jedziesz na drodze i widzisz, że ktoś jedzie za tobą, no to zjeżdżasz bardziej, tak. Więc ja się boję, że będę miała takie przyzwyczajenia z drogi. Zajeżdżaj drogę, nie dobra. Puszczaj przed siebie innych samochodów. Dobra, zajeżdżaj drogę. To będzie git. Ma być hardkorowo, twardo i tyle. Ja ostatni raz jeździłam manualem, jak robiliśmy Rocket League w prawdziwym życiu. To był jedyny mój kontakt z manualem, nie? Odkąd mam samochód. Także będzie ciekawie. Idealna w złego numer 2, bezręcznego, ani na modern. Nie słońce, ja muszę iść chyba po oksy. To nie są zwykłe okulary. Jak to? To są okulary Fortnite! Zakładasz te okulary? Dobra, bo robię z siebie debila, wydalamy stąd. Dobrze, zapraszam zielone do drugiego samochodu. Cześć, Konrad. Zielono. Naprawdę, to jest taka eliminacja do wyścigu, właśnie czas na czas. Okay. I czasowo będzie potem lista, kto się zakwalifikował do wyścigu, i takie pozycje rusza. Okej, okay. Czyli można się nie zakwalifikować. O kurde, dobra, te separatory, one nam wyznaczają slalom. Więc tak naprawdę cały nasz przejazd to będzie przejazd zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Cały czas nasza trasa to jest tak naprawdę slalom. Okay. Także na tym się skupia, że jedziemy do prawej, do lewej, do prawej, do lewej. Tutaj w lewo, prawo, tak jest, w lewo. I tutaj jest koniec pomiaru czasu, więc tu już odpuszczasz gaz i jedziemy tak samo jak jechałyśmy. Jedziemy w lewo. Lewo, tam jest lewo. Teraz już będę jechała na czas. Ogólnie trasa nie jest jakaś mega trudna, ale kurde, zaczęłam się stresować. Mam nadzieję, że się zakwalifikuję. Jaris numer 2, Wurtnik, jedziemy na czas. Gotowa? Mhm. No to dawaj 3, 2, 1, start, jedziemy. I dawaj 2. Dobra, i skupiamy się już tylko na drodze. Zostaw sobie sprzęgło, prawy, lewy. I w prawo, szeroko, odpuść trochę gaz. Dobra, jedziemy, dawaj. Tu też, nie za ciasno, prostuj koła, prostuj, szybciutko prostuj. I z gazem. Jedziemy, gazu. Dobra, już, jedziemy. Już po pomiarze. Tak się powiem, że też by mi się kawa nie przydała. Ale dobrze, nie walnęłam przez ten pochodek. Nic nie walnęłaś, tu nie walnij w Jarisa. Czuję, że była sytuacja pod kontrolą. Pięknie było, dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Ciekawe jestem, jaki będzie czas. Kiedy będę wiedziała, jaki jest czas? A możesz zaraz wiedzieć. Dobra. Dobrze było. No raczej jesteś na razie druga z kobiet, a jeszcze pani jest trzy, tak? Czy dwie? Jeszcze dwie chyba. No to na pewno jesteś dalej zakwalifikowana. 31 sekund! Jestem trzecia jak na razie w
rankingu i druga z bab. No był jeden taki moment, jak tam byłam na tym dużym zakręcie, to na czułam, beczce. Że tak na beczce, to czułam, że tak się trochę, tak. jakbyśmy się poderwali. Tylko, nie? Że właśnie on mówił mi, że o to chodzi, że wtedy ciężkość samochodu przychodzi na drugą stronę, to jest okej. Okej, okay. Dobra. No, że nic się nie stanie, chyba. To będzie wyścig, wiesz, wszyscy obok siebie, to jest w ogóle, wiesz, jadą samochody, obok ciebie, za tobą mi. No Krzychu mówił, zastawię drogę, zastawię drogę. Przemek był po mnie w tych próbnych, mam nadzieję, że nie pojedzie lepiej ode mnie. Fajnie było być przez chwilę w trzecim miejscu. Jedna co na sekundę, serio? No dobra. Ej, no to fajnie. Wróciłeś mnie z trzeciego miejsca. Lecimy, ale no to ciekawe, jedna co na sekundę. Nie, no że weszło. Dobra, idziemy do busa. Czy da się zadriftować elektrykiem? Wszyscy mają prawo jazdy? Tak. Proszę pokazać. A to na przyzwolenie mam tak? Nie, generalnie jakby nie jest wymagane. Aplikacja mam obywatel, jak ktoś ma. Też nie mam, bo nie mam dowodu i mnie zbanowali. Nie mam aplikacji. Generalnie jakby ćwiczenie jest mega proste, takie podstawowe podstawy jazdy poślizgów, prowadzenie poślizg na małym kole. Jedziemy na tamten zakręt jednym autem z Dawidem. Drugim autem ze mną, czyli dwie osoby naraz będą sobie jeździły na tamtym zakręcie, więc też tak trzeba uważać, żebyśmy się nie spotkali w czasie jazdy, ale tam po prostu dystansu jest dość sporo, więc jeszcze nikomu się to nie udało. Jesteście ostatnią grupą, więc może komuś się uda. O! Kto jest na pierwszy? Jakieś losowane się robi? Wolisz ty pierwsza, czy ja mam jechać? To zdecyduj ty. Dobra, ty niech jadą dziewczyny, niech jadą dziewczyny. Jak to będziesz musiał budzić? O! Adrenalinę. To dają już darmowe Red Bulle, nie skorzystałaś? Przecież to za darmo, Marta! A co taka jesteś, jakaś, że wystarczy tak dotknąć, ty spadasz, co jest z tobą? Tutaj jest jakby nasza strefa, ta część zakrętu, tu nam czasami będzie chlapało po szybie, ale to tylko po to, żeby łatwiej jechało się w poślizg, żeby była mniejsza przyczepność. I ćwiczenie wygląda w ten sposób, że jedziemy sobie na jedynce, czyli wrzucamy jedynkę, ruszamy, jedziemy sobie powoli. Powoli, powoli, powoli i w pewnym momencie gwałtownie musisz wcisnąć gaz do samej podłogi. Powiedzmy, robisz pół okrążenia powoli i gwałtownie wciskasz gaz do samej podłogi, żeby samochód nagle zerwał przyczepność i dosłownie ułamek sekundy po tym puszczasz kierownicę i ona sama się ładnie odkontruje, ale gaz cały czas trzymasz. Okay. Tylko, że w pierwszej fazie gaz musi być wciśnięty do końca i dosłownie po chwili troszeczkę go odpuszczasz. Jedziemy, jedziemy, gwałtownie gaz i jedziemy w poślizgu. No wygląda to bardzo prosto, generalnie kilka jest jakby czynności, które trzeba w krótkim czasie wykonać, żeby to wyszło. Sprzęgło, jedynka i jedziemy sobie powoli w lewą, bo ćwiczenie będziemy wykonywać je jadąc w lewą stronę. I teraz gaz, podłoga. No kilka razy trzeba popróbować nawet i bez kontry, tak żebyś po prostu poczuła, jak ten samochód się zachowuje po wciśnięciu gazu gwałtownym. I dawaj gaz tam taki. Podskoczyła dość mocno. O Jezus, ale jazda. Ale zryte, już upadł, padł. Jezu, na początku taki stres i tak niepewnie, ale było później... Musimy trochę poczekać, że samochód tak zresztą pożytkuje. Kiedyś byliśmy na takim parkingu w zimę z chłopakami. Takim dużym, no i na tym parkingu kręcili bączki, no i ja się zastanawiałam, co w tym jest takiego fajnego, a teraz już wiem, zajebisto to jest. A ty umiesz driftować? Mogę cię nauczyć teraz. Czego ja nie umiem? Ja Passatem driftowałem. Tak? Ej, zajebiście w sumie, nie jestem ostatnia, to jest najważniejsze. Czyli z którego miejsca startujesz? Chyba z czwartego. Wydaje mi się, że właśnie z czwartego, bo osobno chyba jadą chłopacy i dziewczyny. No ja będę startować z czwartego miejsca na sześć, więc nie jest źle. Idę po kawę. Przed wyścigiem mieliśmy jeszcze ostatnią jazdę próbną, żeby poznać trasę i żeby nic nas nie zaskoczyło. Pokażę się do dziewczyny, dziewczynami, chłopaki idą na wyścig, będą czekali.
Lekkie skręty, tak, okej, okay. I teraz już ładujemy się bardzo długi prawy zakręt, nie przykładaj tej ręki, nie przykładaj ręki, nie, właśnie musimy troszeczkę wyjść i za chwileczkę wrócić. Mocno, ale przed zakrętem, hamujesz, to, że dotknęłaś nogą hamulcanie, znaczy, że hamujesz, musimy czuć, że auto zwalnia, okej? Okay? Też się zobacz, wszystko ładnie wejdzie, to jak fajnie poszło. A będziesz mi też tak trzymał kierownicę? No, mam nadzieję, że nie będę musiał, ale tak, jak będzie trzeba dla naszego bezpieczeństwa, będę ci pomagał. Tak? Dobrze. Jechałam tutaj, to tak już czułam wielki stres. Jeszcze jak będą inne samochody, jeszcze się boję, że jeszcze się zaspałem. Wjadę w kogoś albo ktoś we mnie, to będzie straszne. Po tym przejeździe jednym straciłam nadzieję jakiegokolwiek człowieka. Ale co ciężko to? No nie wiem, jakoś się czuję, że nie wygra. Jadę ogólnie samochodem, który ma numer 4, mam wytatuowane czwórki, jestem numerologiczną czwórką, nic nie może się spierdolić, po prostu wszystko musi być idealnie. Trzymajcie kciuki. Co i tyle? Co? I tyle? A co tyle? No nie wiem, jaka taktyka. Taktyka? No, zajeżdżać jedną drogę, tak jak ty mówisz. Porządki bez mentorem, ale ja byłem zero. I okazywało się, że czwórka łączy z piątka, jedyny monster. I będziemy oczywiście pozdrawiać się w Wiliśki. Do Degas. Trzymaj, jedziemy. Dobrze, jest okej, okay. Gaz, trzymaj gaz. Trzymaj gaz. Hamuj. Skręcasz, dodajesz gazu, pełen gaz. Daj mi nogę z gazu, kręć. Noga na gaz. Tak? Hamuj, hamuj. Skręcasz, gamy. Gaz. Do lewej. To nie jest kolejne, w porządku? Wszystko ok? Dobra, teraz tak, nie wypinaj pasu, musisz się złapać tutaj, wiesz? Jest ok? Dobra, to jest tak, musimy wypiąć pasy, wiesz? Spróbuj sobie nogę dać do przodu. Spróbuj sobie, dobra? Ok? Na spokojnie. Jest w miarę ok? Czy dasz drugą? Tak? Dobra. I teraz tak, jak wypniemy pasy, to na pewno spadnie. Okej? Okay? Słyszysz? Okay. Mocno się zaprzyj na rękach. Mocno się zaprzyj do rękach, ja ci wypinam pas. Troszkę spadniesz, dobra? Okej, okay, dobra. Teraz wychodzimy. Czekaj, tutaj możesz deptać sobie wszystkich. Dawaj z taką stronę, no? Dobra? Okej. Smarta! Porządkowy wyjeżdżał na miejsce. Tania Klatki, tak, obyś nic nie stało. Tak, jest okej. Tak. Jest procedura o trzymaniu się. I na to, co się wydarzy. Nie wiem, jak doszło do sytuacji, dzisiaj mój drogi. Ja już się bałem, że nie pojadę, no! Ej, ale patrzcie, tyle chłopa nie mogą patrzeć. Mamy Murcix, wielkie brawa, słuchajcie, dajcie brawa na tym. Kuba przytula Murcix zadowolona, słuchajcie, pierwsze zachowanie w życiu. Na szczęście nie jest potrzebna żadna pomoc medyczna. Tutaj mamy komentarze, szczerze, że Murcix się podłożyła. Najważniejsze są uśmiechnięci, te uśmiechy nie schodzą z twarzy. Na szczęście Marta jest cała, to jest najważniejsze. Będzie wywiad, słuchajcie, zapowiadamy ale wywiad. I Marta, wszystko gra? No, żyje. Ja pierdolę, mi się wydaje, że serio nie dociera do mnie to, co się wydarzyło właśnie. Na szczęście nic się nie stało. Jak siedziałam i oni mnie dotykali i tam sprawdzali wszystko, to miałam takie, kurwa, mogłam sobie coś złamać, nie, cokolwiek, a nic się nie stało. Mam obity bok i tutaj mnie boli mięsień, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Kurde, ale grubo, no nie wiem nawet co powiedzieć, ale najgorsze jest to, że zajebiście mi szło. Jak się czujesz? Ale grubo, co?
Chłopie, jakby to widzieliśmy. Patrzę, Murcik rusza z czwartego miejsca, nie? To sobie myślę, Murcik, dawaj, wypi***olisz tam, wyprzeć, nie? Patrzę, Murcik zabiera trzecie miejsce, myślę, zajebiście, jeszcze jedno, patrzę, zbliża się już. Już tam brała bokiem i nagle widzę, auto koziołkuje, myślę sobie, k***a, co jest, kto to wydupcył, nie? Patrzę, gdzie jest Murcik, tam jedzie samochód jeden, tam jedzie dwa, tam jedzie pięć, gdzie jest czwórka? A czwórka leżała na dachu. Wiemy chyba, że Murcik się nic nie stało, więc to jest najważniejsze, ale laski to są przy***bane, nie? Laski są tak zacięte, k***a. Stary! A pamiętasz mój predik? To nie było na serio. Oczywiście u niego może być zła reakcja, ale na początku byłem przejęty, miałem taki, co się dzieje. Ale wiesz, zobaczyłem, że ona wyszła z karetki, czy tam ambulans, ch**i wie co. Nic się nie stało takiego, nie? Sporna babka. Dziękuję bardzo. O, solidne! Jak trzymać, tak? To jest strach! Jeszcze brawa dla naszych zawodników. Speed Games, część pierwsza zakończona. Teraz możemy fateczkę zrobić z pucharem, a my tam coś chcieliśmy, wchodziliśmy na to podium, że ostatni raz tutaj wchodzę. I co? Nie do wiarku. Słuchaj, ja ci przewidziałem wypadek, nie wiem czy wiesz. O kurde, ja nawet nie wiedziałam, jak to wygląda. A właśnie pytali się o szybę, że podobno się tak mega rozbryzła, ale nie widzę, żeby było jakoś tak. Pierwsza taka sytuacja w życiu. Próbowane, żeby wow. Się to teraz, nie? Jezus, ja go musiała to odkupować, masakra. A pytałam się pani w karetce, czy mieli tu kiedyś zachowanie? Nie. I powiedział, że nie. Także jestem pierwszym zachowaniem na Speed Games. Mój pierwszy występ i pierwsze zachowanie. Super! Pamiętacie, jak mówiłam o tym, że nic się nie może spierdolić? Tymczasem ten samochód. Nie, no nie wierzę. Mocne. Ja chciałam to wygrać, jakby wiesz o co chodzi. No wiem. Ja, może nie wygrać, ale ja cały czas byłam za tym drugim samochodem. I ja mówiłam taka, że zaraz ich przycinę. No i nagle leżałam na głowie, nie? I no nie wiem, co się tam wydarzyło. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać na nagraniu. Czyli ty nie miałaś elementu slow-mo? Miałam. Było to slow-mo? Było slow-mo, jak się obracałam i tylko było takie... Tak, ale nie no, ogólnie mogło coś się stać, tak no szczerze. No mogło, ja powiem ci, że wiesz, ja... nawet nie miała pasów? No to ja... totalna dymka. Ja... Wiesz, że on to energię dał. Jak to? Dał energię, bo powiedział, że chciałby dochowanie. A wiesz, co ja powiedziałam? Ja mówię tak. I jego własna dziewczyna to zrobiła. A ja... się, nie wiem, 18 lat. Pierwszy raz w życiu wpadam na trzecie miejsce na dachu. No właśnie, to jest w ogóle dobre, że ja jeszcze wyjąłam trzecie miejsce. No może mam nagrodę. Ale dachować pewnie nie raz, nie? 18 lat wyścigów, no to na pewno. Yeah!